Yahira Lasota pierwszy dzień stycznia i zaczynamy poranne spotkanie w Polskim Radiu 24, wypowiadała bo się. Właśnie minęła szósta. Czas poznać Irena Yahira Lasota. Irena Yahira Lasota. Donalda Trumpa rozpocznie dziś Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. Polskę będzie reprezentował prezydent Andrzej Duda. Premier z wizytą w Japonii dziś Mateusz Morawiecki ma się spotkać z szefem tamtejszego rządu. Przestrzeganie przez Polskę praworządności to jeden z głównych tematów rozmowy ministra spraw zagranicznych z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej. Przedstawiciele politycznych i finansowych elit spotykają się dziś na Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos. Wśród gości będzie m.in. prezydent Andrzej Duda, ale także prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, kanclerz Niemiec Angela Merkel, premier Włoch Giuseppe Conte i Karol Książę Walii. Do Davos ma też przyjechać ponad 100 miliarderów. Dziś w Davos prezydent Andrzej Duda weźmie udział w debatach na temat wzrostu gospodarczego i rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej. Otworzy też Dom Polski w Davos. Oraz drugi przebudowy publicznego powstał Polski Pawilon, który ma promować nasz kraj i służyć jako miejsce spotkań przedstawicieli biznesu. Według szefa gabinetu prezydenta Krzysztofa Szczerskiego, Andrzej Duda w Davos będzie chciał promować Polskę oraz cały region Europy Środkowo-Wschodniej. Jako motor wzrostu gospodarczego w Europie. Głównym tematem dyskusji w tym roku w Davos będą zmiany klimatyczne. Na ten temat głos mają zabrać m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych. Także to są wiadomości, proszę Państwa, najnowsze na dzień dzisiejszy. Na Światowym Forum Ekonomicznym zderzyły się różne opinie na temat globalnego ocieplenia. Według Krzysztofa